9 czerwca w niedzielę witam Was drodzy i podwójnie zapraszam. Zapraszam, by pójść dzisiaj do kościoła, wysłuchać wszystkich tekstów wyznaczonych na dzisiejszą niedzielę, wysłuchać przy okazji rozważania, a ja teraz zapraszam Was do tego, by wysłuchać hasła tygodnia, które dane nam jest na drugą niedzielę po święcie Trójcy Świętej. I tak w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale w 28 wersecie te słowa czytamy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Drodzy, ja pozdrawiam was dzisiaj bardzo serdecznie ze Stambułu, sprzed meczetu Sulejmana Wspaniałego, z miasta, które kiedyś było jednym z wielkich centrum życia chrześcijańskiego, a dziś jest miastem, w którym mamy ponad 3300 meczetów. To tylko pokazuje, jak bardzo zmienia się świat, jak bardzo zmienia się historia, jak miejsca, które kiedyś stanowiły o centrum życia chrześcijańskiego, no dziś już o takim centrum nie stanowią, jak miejsca, do których kierowane były listy, na przykład list Pawła do Efezjan, dziś są tylko i wyłącznie ruinami, które możemy odwiedzać przy okazji wizyty w Turcji. Mówię o tym dlatego, że jest to, co się nie zmienia. Nie zmienia się dla nas nigdy Boże Słowo. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ciągle ten sam i ciągle aktualne są Jego wezwania i Jego obietnice. I jedna z tych obietnic jest właśnie skierowana dziś. Jeśli czujemy się spracowani, jeśli czujemy się obciążeni, to znaczy, że to Słowo jest właśnie skierowane do nas. Ale paradoksalnie to Słowo wymaga pewnego wysiłku, bo Jezus mówi, pójdźcie do mnie. A to oznacza, że trzeba troszeczkę się zastanowić. To oznacza, że trzeba dokonywać wyborów. To oznacza, że trzeba zrobić pewien wysiłek, by do Chrystusa pójść. To nie jest tylko i wyłącznie zadowolenie się tym, że jestem chrześcijaninem. To nie jest tylko i wyłącznie zadowolenie się tym, że należę do tej czy innej wspólnoty chrześcijańskiej, tego czy innego kościoła, bo Jezus Chrystus mówi, pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I wierzę w to, że jeśli pójdziemy do Chrystusa, jeśli będziemy kroczyć za naszym Mistrzem, to bez względu jak będą zmieniały się miejsca, bez względu jak będzie zmieniała się historia, jak będzie zmieniał się świat, Jezus Chrystus ciągle będzie ten sam. Ciągle będą aktualne Jego obietnice i ciągle w Nim znajdziemy swoje ukojenie. Dlatego zachęcam, dokonajmy tego wysiłku, dokonajmy tego wyboru, pójdźmy do Chrystusa, a ja na dziś serdecznie Was pozdrawiam, życzę dużo Bożego błogosławieństwa, życzę po prostu dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.